Zepsuła ci się w grze broń? Spokojnie, Kowal przecież naprawi każde uszkodzenie. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Potrzebujesz pełnej zbroi płytowej? Uderzasz w kowadło 5 razy i gotowe. To są długie godziny kucia, kilka tysięcy uderzeń młotkiem. Chcesz ulepszyć sprzęt? Dajesz Kowalowi trochę rudy i dostajesz sprzęt w wersji plus 1. Jeśli pancerz jest zrobiony zgodnie ze sztuką i broń tak samo, nie ma co ulepszać. Masz w plecaku dużo złomu, którego musisz się pozbyć? Proste, sprzedaj to Kowalowi. To jest zabawny temat. Gry, a w szczególności RPG, bardzo często pokazują pracę kowali naprawiających, produkujących i ulepszających sprzęt. Ten obraz najczęściej oparty jest na uproszczeniach i mitach. Postanowiliśmy zweryfikować to wszystko u źródła i zapytać prawdziwego kowala. Zacznijmy od samych podstaw i tego, jak pokazywana jest praca kowala w grze. Cechą wspólną dla praktycznie każdej gry jest chyba to, że praca kowala jest niezwykle szybka, doraźna i bezproblemowa. Przykładowe wykucie miecza czy pancerza trwa dosłownie kilka sekund. Klikasz na kuźnię i gotowe. Gry bardzo upraszczają w ogóle sprawę, pokazując tylko kilka uderzeń młotkiem o kowadło zazwyczaj i ot, zbroja gotowa. Przy zbroi na przykład samo zrobienie odpowiednich wykrojów, musimy wymyślić całą geometrię, żeby jedna folga zazębiała się z drugą, żeby nic nie wypadało, żeby to wszystko jeszcze pasowało na danego człowieka. Sam proces projektowania potrafi trwać kilka godzin. Potem trzeba wyciąć wszystkie elementy z blachy, przy czym mówimy o współczesnej produkcji. Blacha w arkuszach pojawiła się dopiero w XV wieku, w momencie wynalezienia kuźni wodnej. Teraz jest szybkie, bo teraz mamy nożyce elektryczne, czego w średniowieczu tu nie było oczywiście. Sam proces wykuwania tego na gorąco, po czym wykończeniówki na zimno jeszcze, to są długie godziny kucia tak naprawdę. Na każdy pancerz przypada kilka tysięcy uderzeń młotkiem, znaczy zależnie od elementu, ale to jest kilka tysięcy uderzeń młotkiem. Po czym jeszcze sama obróbka wykończeniowa, która chyba nigdy w grach nie została ukazana, przynajmniej nie spotkałem się, czyli wyszlifowanie tego wszystkiego, wygładzenie tego, nadanie odpowiedniej faktury na powierzchni, czernienie zbroi, polerowanie zbroi. Nie pokazuje się, jak się wycina paski na przykład do wszystkiego, przygotowuje sprzączki, część tego to są odlewy i tego też na pewno jeden człowiek nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Na przykład ta zbroja, którą mam tutaj, ona mi zajęła prawie miesiąc codziennej pracy po kilka godzin. Jeszcze kilka rzeczy trzeba w niej zrobić. Jeśli chodzi o obrobienie broni na przykład. Teraz też mamy dużo nowocześniejsze narzędzia na przykład niż w średniowieczu i też w grach nie pokazuje się praktycznie ani obróbki z krawaniem, która teraz zajmuje ogrom pracy. Nie pokazuje się obróbki wykończeniowej, nie pokazuje się robienia całych opraw do broni, nie pokazuje się pracy ze skórą na przykład. To jest na najprostsze to jest kilka dni kucia, szlifowania, obróbki cieplnej też na przykład, czyli hartowania, odpuszczania, normalizacji, no takich bardziej skomplikowanych zagadnień. Ja się nie dziwię, że tego w grach nie pokazują, ponieważ to nie jest w ogóle pasjonujące, nie jest to za bardzo ciekawe. No to jest ciężka, wredna i upierdliwa wiedza, którą niestety trzeba mieć przy tym, no a w grach nie ma jej jak ukazać sensownie, więc konieczne są jakieś uproszczenia. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo często w ogóle nie jest brane pod uwagę to, jaki materiał trzeba było po prostu wziąć i ogarnąć. Kowal często już dostawał naprawdę już wykonane na przykład grzywne. Generalnie proces tego, żeby ta grzywna w ogóle powstała, no to trwało bardzo, bardzo długo. Te klingi musiały być robione przez kolejnych podwykonawców, prawda? Miecznicy, szabelnicy, byli szlifierzy. Każdy wykonywał totalnie inny element. To jeździło po kraju, po różnych gildiach. Efekt jest taki, że na przykład dobrą broń to można było nawet rok albo i więcej zrobić. Wyobrażacie sobie coś takiego? Zamawiacie broń u kowala, a ten odpowiada, że będzie gotowa na wiosnę przyszłego roku, o ile uda się ogarnąć wszystkie elementy. Wracając jednak do tematu, wiele gier wprowadza do pracy kowala element szczęścia. Wykuwając broń, mamy pewien procent szansy na stworzenie przedmiotu doskonałego i zawsze jest jakieś ryzyko, że broń zepsujemy. Co jest więc ważniejsze w prawdziwej pracy? Szczęście czy umiejętności? Moim zdaniem tak naprawdę 95% to są umiejętności, a 5% to nie jest szczęście, tylko to jest pech najwyżej. Jeśli robi się wszystko, wszystkie elementy powiedzmy procesu technologicznego poprawnie, to musi wyjść dobrze. Natomiast jeśli się ma pecha, czy też właśnie brak umiejętności, to można blachę przegrzać na przykład, spalić kawałek miecza, przez to on pęknie potem. Jeśli się ma bardzo dużego pecha, to można na przykład dostać bardzo kiepskiej jakości materiał. Raz na przykład trafiła mi się stal z chorobą wodorową, rozwarstwiała się i rozpadała w proszek tak naprawdę. I tego nie jest się w stanie stwierdzić w ogóle przed procesem kucia, tylko dopiero już na sam koniec całej obróbki, gdy się okazuje, że partia broni jest do wyrzucenia. Faktycznie można brać pod uwagę surowiec, ponieważ dawniej nie było czegoś takiego, że możemy sobie sprawdzić skład w każdym obszarze, czy nawet mogła być ta sytuacja, że w trakcie hartowania czasem, jeżeli robiliśmy to selektywnie na ognisku, prawda, to nie mamy czegoś takiego, że jest idealnie wielki piec i sobie tam na idealnie taką całą temperaturę. To już trzeba było na bardzo dobre oko mieć, ale no jest to ogólnie tak jak mówi Janek, że jeżeli jest zgodnie ze sztuką, to zawsze jest najlepsza możliwość. Myślę, że w grach to jest wprowadzone, żeby jakąś losowość tam uzyskać, żeby nie zawsze wychodziło idealnie, no bo byłoby to nudne też. Gry fantasy przyzwyczaiły nas do tego, że kowal dysponuje paleniskiem, kowadłem. Jan zauważa, że paru elementów do pełnego obrazu pracy kowala tu jednak brakuje. Mam dwa kowadła zwykłe, jedno rożne, jeden szparuk, jedno kowadło płaskie do
młota resorowego, niezliczoną ilość imadeł, młotków, szczypce, kombinerki, kleszcze, cała szafka zapełniona pilnikami, punktakami, masa kształtek do kowadeł. Tutaj mam też piece do obróbki cieplnej, szlifierki, polerki, szlifierkę taśmową, szlifierki na kamienie, szlifierki na miękkie tarcze. No i najlepsze narzędzie każdego płatnerza i kowala, czyli szlifierka kątowa. Zanim przejdziemy do tematu ulepszania broni i szukania surowców, rozwikłajmy jeszcze jedną zagadkę. Zbierając sobie informacje do tego filmu, znalazłem wiele taktyk z gier, na przykład Gothica czy Skyrima, tłumaczących, jak zarobić na kowalstwie majątek. Czy to rzeczywiście profesja zapewniająca przy pomocy jakichś ukrytych mechanik i gliczy góry złota? Ja jakoś nie jeżdżę Bentleyem, nie mam Rolexa na ręce. Da się z tego utrzymać. To jest to w zasadzie praca jak każda inna. Normalne zarobki. Jasne. Jak na ten kraj. W pewnym okresie, nie tylko w Europie, powstawały już przedsiębiorstwa. Całe manufaktury czy gildie, prawda, które posiadały no, grubą kasę. W Kingdom Come jest świetnie to pokazane, że co praski mistrz miecznik, prawda, robi na jakiejś pipidówie gdzieś. Wraz Henry Osborne, twórca bardzo znanej na całym świecie brytyjskiej szabli. On był bardzo bogatym człowiekiem tak naprawdę, tylko że on miał z kilkuset pracowników. Czyli to jest porównywanie człowieka, który wykonuje samemu, prawda, a całej infrastruktury. Przejdźmy do tematu, który jest dość intrygujący. Surowców, z jakich korzystają kowale. To jest zabawny temat. Dość powszechną rzeczą w grach jest to, że sami musimy przynieść kowalowi odpowiednie surowce i dopiero wtedy uzyskujemy możliwość naprawy, produkcji czy ulepszania broni. Teraz może się zdarzają czasem takie sytuacje, jeśli ktoś chce mieć coś bardzo specyficznego, jakaś rękojeść z rogu na przykład, jeśli jest oprawa do broni na przykład złocona, no to wtedy czasem klient dostaje jelec i głowicę i sam sobie to do złocenia wysyła. Natomiast żeby ktoś mi przynosił arkusz blachy na przykład, czy płaskownik stalowy, to jeszcze się nie spotkałem, mówiąc szczerze. I na pewno w średniowieczu, kiedy broń i pancerze były wytwarzane, nie było na pewno takiej sytuacji. Rycerze byli odpowiednikami dzisiejszych milionerów i nie wyobrażam sobie, nie wiem, pana Kulczyka na przykład, jak chodzi i zbiera kamienie i proszę mi z tego zrobić miecz. Masz klingę po ojcu na przykład, to faktycznie surowiec, no i dla kowala to jest element, który on musi oprawić, to ewentualnie poprawić gdzieś tam. Być może na przykład jest coś takiego, że dowożono jakąś lepszą rudę i wtedy na przykład zamawiano od niego jakąś partię dużą. Nie wyobrażam sobie człowieka, którego stać na broń, prawda, stalową, który łazi po lesie i na przykład rudę darniową zbiera, no to tak trochę średnio. Zaraz, co z tymi wszystkimi grami, w których jako potężny bohater wykonujący questy i powalający smoki w czasie wolnym biegamy po grotach i jaskiniach z kilofem w ręku w poszukiwaniu żył rudy żelaza. Czyżby gry kłamały i kowale nie robili tak w rzeczywistości? W kontekście tego, jak to naprawdę wygląda, cały proces obróbki metalurgicznej, wytapiania, przekuwania potem i tak dalej, nie ma to absolutnie żadnego sensu. Ponieważ same procesy metalurgiczne, gdzie zaczynamy od gołej rudy, powiedzmy, od kawałka kamienia, a kończymy na arkuszu blachy albo chociażby kęsku jakimś prostym przekutym, jest cała masa procesów i samo uzyskanie tak naprawdę dobrego surowca z rudy jest bardzo skomplikowanym procesem. Nie ma możliwości, żeby jeden człowiek zaczął od zebrania rudy, czyli pracy w kopalni w zasadzie na pełen etat, po czym wytopienia jej jakoś, po czym obróbki jeszcze takiej plastycznej, żeby ją utwardzić, zrobić homogeniczną strukturę i wyprowadzić do jakiejś formy, po czym jeszcze, żeby to sobie sam przekuł w jakąś zbroję, ponieważ jest to taki ogrom wiedzy, że no moim zdaniem nie jest to fizycznie wykonalne. Jednym z bardziej istotnych aspektów wykowania sprzętu w grach jest sam rodzaj surowca. W zależności od tego, jakiego metalu użyjemy, uzyskamy lepsze lub gorsze rezultaty. I tu kryje się zaskakująco sensowne jak na gry podejście do tematu. To w grach ma sens i to jest jedna z ciekawiej odwzorowanych rzeczy. W średniowieczu większość tańszych zbroi i tańszych broni była robiona z żelaza. Tak naprawdę stal też zaczęto wytwarzać dużo później niż samo żelazo. Teraz nic się już nie robi z żelaza praktycznie, bo jest to bezsensowne. Tą stal, którą używa się w rekonstrukcji historycznej, w larpach, w walce i tak dalej, dzieli się zasadniczo na trzy rodzaje, można by powiedzieć. Jest to stal miękka, ST3S na przykład, którą się formuje bardzo łatwo i praktycznie większość początkujących ludzi zaczyna od formowania tej stali. Nie da się jej zahartować, bo ma za mało węgla, także nie da się jej obrabiać cieplnie, natomiast da się ją przekuwać na gorąco bardzo łatwo i nie ma żadnego ryzyka, że podczas przeróbki ona pęknie, na przykład o ile się jej nie spali w ogóle całkowicie, więc to jest taki podstawowy materiał, od którego każdy może zaczynać na przykład. Potem mamy stal węglową, na przykład C45, która też jest bardzo łatwa w obróbce, jest spawalna i można ją już hartować na przykład. Z tej stali robi się głównie hełmy, ewentualnie jakąś broń typu włócznie, halabardy, topory, tego typu.
typu rzeczy. Na przykład współczesne siekiery też są wytwarzane z tej stali. Poza tym jeszcze najczęściej używaną stalą obecnie jest stal sprężynowa. Zwykle się używa gatunku 50HS albo 50HF chromowo-wanadowej albo chromowo-krzemowej. To jest stal dużo trudniejsza w obróbce, ponieważ ona już z huty wychodzi dużo twardsza. W obróbce jest o tyle trudna, że kując ją na gorąco, możemy bardzo łatwo ją zahartować nawet na powietrzu, nawet dotykając gorącą blachą okowadło. I wtedy już jest bardzo duże ryzyko, że ona pęknie nam w trakcie obróbki. Do tego też trzeba nabrać bardzo dużej wprawy, żeby umieć to umieścić w piecu, z tego pieca wyciągnąć i w odpowiedni sposób jeszcze wrzucić to do chłodziwa. Jest skomplikowaną stalą, natomiast ona jest dużo twardsza od ST3. W zasadzie mniej więcej wartość na rozciąganie ma 4-krotnie większą. Pozwala to na zrobienie tak naprawdę dużo lżejszej zbroi, bo żeby ze stali ST3, na przykład tej miękkiej, uzyskać taką wytrzymałość, jak mamy ze stali sprężynowej, w zasadzie trzeba by użyć mniej więcej 3-krotnej grubości tej blachy. Czyli jeśli mamy zbroję, na przykład tą tutaj, gdzie ten zestaw będzie chyba około 12 kg ważył. On jest zrobiony ze stali o grubości 1 mm. Jeśli to było z 3 mm, to już by ważył pod 40 na przykład. No w średniowieczu i z grubością, i z jakością stali nie bardzo było co wybrzydzać, bo jeśli już była stal, to była ona mniej więcej odpowiednikiem tej węglowej stali naszej dzisiejszej, C45. I w średniowieczu radzono sobie tak, że jeśli rozkuwano to skęsa we wcześniejszych wiekach powiedzmy, to na brzuźcu stal była dużo grubsza, a po bokach dużo cieńsza, no bo tutaj szło główne uderzenie na przykład kopią. Tak samo obecnie stosuje się też mosiądz, brąz, ale to jest głównie na ozdoby. Nie ma to żadnego znaczenia w wartości bojowej. W wielu grach pojawiają się magiczne surowce i chociaż wydawałoby się, że nie ma to żadnego sensu, to oczywiście postęp technologiczny w pewnym sensie tę magię zastępuje. Często w Diablo pojawia się taki motyw, że można umieścić jakieś klejnoty w broni i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, alchemia jako taka, czyli chemia ogólnie, jest bardzo ważnym czynnikiem towarzyszącym kowalstwu przez bardzo długi czas. Przykład Peter Münich, czyli rodzina Münichów na przykład, bardzo często różne symbole alchemiczne umieszczała na broni. W różny sposób ten surowiec wzmacniali, że tak powiem. Ciekawostką jest, w takim XIV-wiecznym podręczniku z Mameluków jest wspomniany jemeński miecz, który świecił na zielono w odpowiednim świetle słońca i tak dalej. Chodzi o to, że prawdopodobnie miał w sobie beryl. Przez to ta broń też była wspomniana, że on nie rdzewiała. Odnośnie tych magicznych materiałów typu ebonium, unobtainium i coś w tych stylach, obecnie w ruchu walk rycerskich stosuje się titanium. I bardzo dużo ludzi zamawia sobie zbroje tytanowe, na przykład broń nie, bo broń byłaby bez sensu całkowicie, bo straciłaby wyważenie. Natomiast zbroje bardzo często robi się z tytanu. On ma własności porównywalne ze stalą sprężynową, słabo zahartowaną, natomiast jest od niej wielokrotnie lżejszy. Jedną z częstych mechanik znajdujących się w grach jest możliwość rozkładania sprzętu, a więc sytuacja, w której mamy mnóstwo pancerzy czy mieczy, możemy odzyskać część surowców. Czy to w rzeczywistości ma sens? Współcześnie nie do końca. Jeszcze powiedzmy, że w średniowieczu w dawnych czasach to rzeczywiście przekuwało się, no bo stal, żelazo były drogimi surowcami. Natomiast obecnie, jeśli zbroja jest już totalnie zniszczona, zmasakrowana, to raczej się to po prostu wyrzuca. Może warto czasem głowicę na przykład ze złamanego miecza ściągnąć, jelet. Jeśli jest w dobrym stanie, to rzeczywiście warto. Natomiast jeśli jest to zakute na głucho, no to jest więcej zabawy tak naprawdę ze ściągnięciem tego, niż ze zrobieniem nowego. Zasadniczo rzecz biorąc, można to zrobić, ponieważ żelazo jest bardzo wartościowym elementem. Po 1300 roku, kiedy udało się już 1600-1700 stopni osiągać w piecach, to się przetapiać żelazo, ten efekt, że wrzuci się wszystko na kupę, można jakiś mierny surowiec już z tego odzyskać z powrotem. Co prawda on będzie dużo gorszy niż był pierwotnie, czyli wrzucenie zbroi nie da nam surowca na zbroję, tylko na przykład możemy z tego zrobić, nie wiem, młotek. Jakieś narzędzie, które było też ważnym elementem życia codziennego, ponieważ ten, który sobie mógł pozwolić na takie narzędzia ze stali, z żelaza, no to było bardzo ważne dla nich. Kręty po zdobyciu na przykład rozbierano na gwoździe. Brano ile żelaza się dało. Odpowiedź na pytanie jest więc niejednoznaczna. Pewne elementy można wykorzystywać, chociaż samo przetapianie metalu nigdy nie pozwoli nam odzyskać tak dobrego surowca. Z drugiej strony mit sprzedawania kowalowi wszystkich śmieci, jakie mamy na stanie, jest w pewnym zakresie sensowny. Natomiast współczesny kowal jednak trochę złomem się interesuje. Często odwiedzamy złomy, ponieważ tam są bardzo dobre narzędzia czasami porzucone. Ja tak na przykład kupiłem jedno to mniejsze kowadełko. Kupiłem lata temu i to za totalny bezcen. I bardzo warto szukać czasem w takich miejscach narzędzi. Rozprawmy się wreszcie z mitem, który funkcjonuje w grach od bardzo, bardzo dawna. Praktycznie każda gra zawiera taki element, że możemy przyjść do kowala z jakimś pancerzem, dać kowalowi trochę surowców i w zamian otrzymać ten sam sprzęt w wersji plus jeden, zwiększający właściwości tego sprzętu. Czy taka typowo growa mechanika ma jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość? Jeśli pancerz jest zrobiony zgodnie ze sztuką i broń tak samo, to jest już w swojej najwyższej formie. Nie ma co ulepszać tak naprawdę. Obecnie w sportowych walkach rycerskich są różne jakieś dzikie patenty właśnie z tytanem, z różnymi płytkami, z materiałami sztucznymi, z włóknem szklanym na przykład i tak dalej. To powiedzmy, że można by uznać, że obecnie jest to jakieś uzupełnienie. W średniowieczu raczej nie było czegoś takiego, albo coś
działało doskonale albo nie. Przy czym zmieniały się te formy pancerzy przez wieki, ale to też, no tak jak teraz jest wyścig zbrojeń, tak samo był i w średniowieczu, że broń rąbana zmieniła się na kolną, te pancerze były coraz lepiej robione. No z bronią tak samo, nie da się za bardzo wielkich udziwnień robić. No broń głównie służyła albo do rąbania, albo do dźgania. Dorobienie dodatkowego ostrza niewiele zmienia na polu walki. Obok samych fizycznych ulepszeń sprzętu funkcjonują w grach także opcje dodawania do niego jakichś specjalnych właściwości, które oczywiście są elementem fantastycznym, no bo zakładam, że Janowi nie udało się dodać do broni obrażeń od ognia, błyskawic czy czegoś innego. W grach to ma jak najbardziej sens, ponieważ uatrakcyjnia to rozgrywkę na pewno, no i pozwala więcej nakombinować z bronią, jak to się mówi, no i jakoś trzeba postać rozwijać. Spotkałem się chyba, jeśli dobrze pamiętam, z jednym egzemplarzem miecza, aczkolwiek to był chyba jakiś bardzo kombinowany i ozdobny, chyba z XVI czy XVII wieku. Miał jakiś rowek wpustowy chyba na jakąś parafinę czy coś koło tego i dało się go podpalić. W walce prawdopodobnie spowodowałoby to więcej problemów niż korzyści, ponieważ no, machanie płonącym mieczem nie wspomaga w niczym niczego. Można było broń zatruć na przykład, ale to głównie raczej do skrytobójstw, do takich rzeczy. W walce raczej nie, ponieważ jest bardzo duże ryzyko, że człowiek się może sam tym zaciąć. No, obrażenie od prądu to na pewno nie było nigdy. A teraz nie ma żadnego problemu, żeby paralizator podpiąć pod miecz długi na przykład, czy feder i bardzo szybko wygrać wszystkie zawody i bardzo szybko się znaleźć w areszcie. Pozostając w temacie ulepszania i właściwości sprzętu, pomówmy o jeszcze jednej kwestii. Samych statystyk pancerzy i broni. I tak każda broń posiada właściwości w stylu szybkości ataku, wytrzymałości, siły przebicia, a przy pancerzach najczęściej mówimy o punktach obrony. Czy w rzeczywistości można w jakikolwiek sposób powiedzieć, że jeden pancerz zapewnia więcej obrony niż inny? Jak najbardziej. Bardzo dobrze w Kingdoms Come to było ukazane. Tam broń miała na przykład rozróżnienie na obrażenia sieczne i obrażenia kłute. I to jak najbardziej jest odwzorowane na prawdziwej broni. No nie jest to zmierzalne w jakikolwiek sposób. Natomiast rzeczywiście były wąskie miecze, rapiery na przykład i tak dalej, które służyły głównie do dźgania. Różne typy zbroi chroniły lepiej przed jednymi obrażeniami, gorzej przed innymi. To jest na przykład ta zbroja, która tutaj jest wzorowana na gotyckiej. Ona świetnie już chroniła w zasadzie przed wszystkim. Jedyne luki, jakie miała, to było pod pachami na przykład. I tam to wykorzystywali ludzie też robiąc wąską broń kolną i dźgając gościa pod pachę. To rycerz bronił się przed czymś takim, stosując kolczugę pod spód, która przed uderzeniami na przykład nie chroniła prawie w ogóle. Chroniła świetnie przed cięciami, ponieważ kółeczka blokowały tam ostrze. I całkiem nieźle, powiedzmy, jakoś przed tym rozpruciem, dźgnięciem chroniła. No i tak właśnie był ten rozwój broni cały prowadzony. Kolczuga na przykład zwykła nie chroni przed uderzeniem buzdyganem czy siekierą, ponieważ obrażenia obuchowe, jakie tam są zadane. No fajnie, że kolczuga chroni przed rozcięciem skóry, jak pod spodem jest zgruchotany mostek i powiedzmy płuco zmiażdżone. Także jak najbardziej można rozróżnić. Tak samo typy pancerzy na pełną zbroję płytową, która też ma wiele swoich rodzajów. Wszystko powinno się uzupełniać w zasadzie we właściwym pancerzu. W grach to jest różnie tam wykonywane. Na koniec został nam mityczny element naprawy broni. Zwykle można ją naprawić u kowala i najczęściej można robić to wielokrotnie bez samego uszczerbku na jakości broni czy pancerza. Czy da się rzeczywiście naprawiać broń w nieskończoność? Zależy, co jest zepsute tak naprawdę. W pancerzach jest najłatwiejsza sprawa do opisania, ponieważ zwykle to się robią jakieś wgnioty, ewentualnie pęknięcia. I tak jak w średniowieczu, tak i teraz mamy na przykład ze średniowiecza pełno przykładów tego, jak były pancerze naprawiane. Zwykle to było łatane po prostu, jeśli pojawiało się pęknięcie w zbroi, to wycinano z blachy łatkę na kilku nitach, ją tam zwykle nitowano albo dogrzewano. Aczkolwiek dogrzewanie to jest sprawa bardzo bardziej skomplikowana, ponieważ jeśli pancerz na przykład miał jakąś obróbkę cieplną robioną, typu hartowanie, czyli był już ze stali zrobiony, nie z żelaza, to w tym miejscu ciężko to było zrobić punktowo. Trzeba by ściągnąć te folgi, wszystkie zdobienia te mosiężne tutaj, dogrzać to na palenisku, na kowadle, potem dobić, jeszcze raz znormalizować, zahartować i dopiero złożyć to z powrotem. Dużo łatwiej było, szczególnie też w warunkach polowych wojen na przykład, po prostu dorobić łatkę z kawałka blachy i święty spokój. Co do broni, to już zależy, co było uszkodzone. Jeśli broń pękła na przykład, i co się zdarzało często, ponieważ broń, jeśli już była hartowana wtedy, to była hartowana bardzo wysoko, czyli była bardzo twarda, ale jednocześnie krucha. To w zasadzie jest możliwość przekuć go, powiedzmy zgrzać to ostrze jeszcze raz, natomiast nie będzie miało ono na pewno tej pierwotnej wytrzymałości. To podejrzewam, że raczej nie było jakoś często stosowane, szczególnie, że rycerze musieli polegać na tej broni, żeby chronić swoje życie i zabierać innym ich życie. Raczej broń się wyrzucało, się oddawało do huty, powiedzmy do przetopu upraszczając, i kupowało nową. Nie ma wielu przykładów naprawionej broni w ten sposób. Jeśli coś się innego psuło w broni, to na przykład luzował się jelec, głowica, mogło się coś skrzywić, no to owszem, to można bardzo szybko i w warunkach polowych dokuć, zaklepać i zamocować. W najgorszym wypadku rycerz też mógł to sam zrobić, po prostu żelazne kliny były wkuwane też wtedy pod jelec i on się dużo lepiej trzymał. Następne pytanie brzmi, czy takie naprawy może wykonać sam bohater? Bo w grach bardzo często tak to wygląda, że dosłownie tuż po walce naprawiamy broń czy pancerz przy pomocy zestawu
zestawu narzędzi, proszku naprawczego, jakiegoś przyrządu do ostrzenia. To w warunkach polowych to było bardzo ciężkie do zrobienia. Że warunki polowe, to ja nie mam na myśli, że rycerz sam siedział i to klepał, tylko jeśli już jeździła armia, to mieli obozowisko, w tym obozowisku raczej zazwyczaj mieli ze sobą jakiegoś kowala, który takie rzeczy naprawiał. Natomiast samemu rycerz to raczej bardzo mało mógł zrobić z takimi rzeczami. Może jakimś cudem ktoś w Jukach przy koniu woził jakieś rzeczy do naprawy, typu trochę skóry, jakieś, nie wiem, nity powiedzmy. Kowadło raczej nie, więc można było dokonać takich prostych napraw, typu na przykład rękojeść skórzana została rozharatana na mieczu, no to wtedy można to szybko owinąć czymś innym, zaszyć, naprawić. Ale to były takie bardzo polowe naprawy, taka doraźne. Część gier pokazuje natomiast takie elementy jak konieczność ostrzenia broni. Do absurdu jest to posunięte w Monster Hunter World, gdzie musimy ostrzyć broń dosłownie co kilkanaście ciosów. Jak często trzeba więc ostrzyć broń? Jak tylko się stępi. W grach i w filmach w ogóle najczęściej są strasznie głupio ukazane walki, ponieważ tam zwykle się po prostu rąbie i się wali o tą blachę i się wali o drugi miecz. Jeśli już się stało dwóch gości w pełnych zbrojach płytowych naprzeciwko siebie, nie było sytuacji, gdzie oni się tempo okładali po blaszy, ponieważ zupełnie nic by to nie dało. Szczególnie takim mieczem na przykład jak mam tutaj o wąskim ostrzu, który służy tylko do dźgnięcia. Nie wiem, czemu pchnięcia są tak bardzo pomijane w filmach. Bardzo rzadko są pokazywane, a naprawdę dobra walka z użyciem pchnięć wygląda doskonale, tylko jest trudna. I jeśli by się takim mieczem łomotało non-stop po takiej zbroi, to on by się zaraz stępił, raz, dwa podejrzewam. I nic by zupełnie ten człowiek nie zdziałał. Także no to w takim wypadku trzeba by go ostrzyć. Natomiast myślę, że w oryginalnych, znaczy w tych prawdziwych walkach w średniowieczu na śmierć i życie na ostrą broń, chyba nie było to aż tak często potrzebne ostrzenie. No na pewno każdy człowiek dbał tam o swoją broń. Też musimy brać pod uwagę, że tam na polu walki nie było doskonałych warunków atmosferycznych, tylko było błoto, deszcz, krew i tak dalej, co powodowało szybką korozję broni. Na koniec zapytałem Jana, czy jest jakiś aspekt pracy kowala, który jego zdaniem w grach jest pomijany. Jest jedna rzecz właśnie, co mógłbym jeszcze wspomnieć na przykład, która jest już w większości gier całkowicie totalnie pomijana. Mianowicie chodzi o dobór rozmiaru zbroi. Ponieważ w większości, i to w znakomitej większości gier, jest tak, że utłukłem orka, czy jakiegoś wrogiego rycerza, ma fajny szpej, biorę, zakładam moje ciach. Tak naprawdę przymiarka ze zrobieniem zbroi to jest kilka dobrych godzin, gdzie delikwent na przykład, żeby zrobić łydki anatomiczne, siedzi zagipsowany po prostu, potem już z tego się ściąga całą formę i ja to mam potem jako model, żeby do tego mu idealnie dobrać, ponieważ każdy ma inną krzywiznę nogi, każdy ma inny brzuch, ktoś może być niski, ale krępy. Nie da się tak naprawdę z wysokiego, szczupłego człowieka ściągnąć zbroi, dać ją na niskiego człowieka, który jest powiedzmy taki bardziej przypakowany. W grach jest bardzo pomijany aspekt tego, jak elementy zbroi współpracują ze sobą, ponieważ na przykład do tego typu napierśnika, naplecznika i tak dalej, nie można dobrać na ramienników, które są węższe, szersze lub mają w ogóle inną konstrukcję, ponieważ to by wszystko zahaczało o siebie i tylko w zasadzie przeszkadzało w czasie walki. No ja rozumiem, dlaczego to jest w grach pomijane, ponieważ no ileż można tłuc orków, żeby w końcu wypadł taki, który jest mniej więcej twojej budowy. Tak oto wygląda rzeczywista praca kowala, zderzona z tym, co ukazują gry komputerowe. Jak wielokrotnie podkreślał nasz rozmówca, gry operują na bardzo wielu uproszczeniach i skrótach myślowych, ale z drugiej strony jest to zrozumiałe, bo wiarygodne ukazywanie pracy kowala, w której musimy przez kilka godzin kuć metal, mogłoby być zabawne tylko i wyłącznie w jakimś bardzo rozbudowanym i realistycznym symulatorze kowala, ale w każdej innej grze byłoby po prostu nudne. I to jest jak najbardziej zrozumiałe. I na tej myśli poprzestańmy na dzisiaj i jednocześnie oczywiście dziękując naszym rozmówcom. Natomiast jeśli chcielibyście wykuć pancerz albo broń ze specjalnego, magicznego surowca, być może jest ku temu okazja. Z Titanium były najlepsze jaja swego czasu, jak z Ukrainy sprowadzali napromieniowane jeszcze spod Czernobyla jakieś helikoptery pocięte. O, to ludzie z licznikami Geigera chodzili i kupowali.